Właśnie w studiu zakończyłeś już ostatnie przygotowania do naszej rozmowy. Za nami The Goo Goo Dolls i Rebel Beat. Słuchacie Radia Bemowo FM już 9,5 minuty po godzinie 11. Przed mikrofonem Patryk Świerlikowski. Naprzeciwko mnie Ola Świstow, o której się mówi Pojechana. Dzień dobry. I to jaka bardzo ciekawa nazwa, Pojechana. Pani to wymyśliła, czy kto zaproponował taką nazwę? Tak, tak, to mój pomysł. Pojechana, czyli pojechana gdzieś i pojechana trochę zwariowana, bo takie było założenie bloga, że będzie o podróżach, ale tak trochę z przymrużeniem oka i tak, żeby raczej się uśmiechać czytając tego bloga. Nie chcę trochę zapeszać, ale bardzo ciekawie pani opowiada. Ale żeby słuchacze sami się przekonali, to może polećmy bloga. Zachęcamy do wejścia na stronę pojechana.pl, tam dużo relacji pani Oli z wypraw, ale pani Ola nie tylko udziela się na blogu, również przeczytam jej pani teksty na wysokich obcasach i w wielu innych czasopismach, dziennikach i portalach, czy w gazecie prawnej pani również publikowała i w wielu innych miejscach w internecie. Jak na razie w internecie, mam nadzieję, że wkrótce to będzie w druku. Na razie w druku wyszedł tylko mój jeden artykuł w wysokich obcasach. Natomiast na portalach traktujących o turystyce i podróżnictwie moje teksty są coraz częściej. Teksty dotyczące różnych ciekawych miejsc na świecie, a także teksty poradnikowe. Mam nadzieję, że będzie się to rozwijać w tym kierunku, że coraz częściej będą mogli państwo mnie przeczytać. Mogę tak trochę streścić w jednym słowie? Pani jest dziennikarką. Tak. Właściwie w trzech słowach, tak? A pani jak o sobie opowiada, że jest pani dziennikarką, czy jakoś inaczej pani siebie przedstawia? Dziennikarką, to było zawsze moje marzenie, żeby być dziennikarzem. Też skończyłam studia, jestem po dziennikarstwie, natomiast przez wiele lat pracowałam zupełnie poza moim zawodem. W zeszłym roku zrezygnowałam z pracy w dużej korporacji, gdzie w zupełnie innej branży. No i zaczęłam realizację swojego odwiecznego marzenia z dzieciństwa, czyli zaczęłam pisać. Zaczęłam pisać na początku na blogu, potem zaczęły się pierwsze zaproszenia, a to do radia, a to przez różne portale, żebym coś dla nich napisała. Potem propozycje już takie poważniejsze, czyli propozycje współpracy, tak, gdzie już pojawiły się jakieś pierwsze garze. Była wygrana w konkursie w wysokich obcasach właśnie redakcyjnym. No a teraz jest już książka w połowie, także mam nadzieję, że do tego dziennikarka będę mogła dodać w przyszłym roku pisarka. Na początku miało być to powieść, ale jednak już przed chwileczką się od siebie dowiedziałem, że będzie to taki lekki reportaż. Można to tak określić? Tak, znaczy bo powieść mam nadzieję też kiedyś będzie, bo pomysł nawet na dwie powieści jest w głowie, które tam kiełkują już od kilku lat. Natomiast przez to, że przeprowadziliśmy się do Chin i to życie w Chinach jest na tyle interesujące, że czytelnictwo mojego bloga wzrasta. Mam bardzo, bardzo, bardzo pozytywny odzew od swoich czytelników i tak naprawdę to od nich wyszło, że może by to zebrać w całość, może by coś dodać i wydać to właśnie w formie książkowej. No i w tym momencie jestem już w połowie książki. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku książka się ukaże. Jakby jakieś wydawnictwo mnie teraz słuchało, to zapraszam do kontaktu. Polecamy. Ola Świstow bardzo chętnie zaangażuje się we współpracę z państwem, a tak chciałbym ciebie zapytać, bo prowadzisz bloga i mi tak trochę trudno uwierzyć. Jak to jest, że tyle osób komentuje, to wszystko, tyle osób jest zainteresowanych. Co ma takiego w sobie blog? Trudno powiedzieć. Ja też sama czytam dużo blogów podróżniczych. Jakby w ogóle pomysł na założenie bloga przeze mnie powstał w ten sposób, że byłam na podróży po Tajlandii i przygotowując tą podróż, korzystałam głównie z blogów, dlatego że uważam, że to jest najlepsze źródło informacji, bo przewodniki często, informacje w przewodnikach są nieaktualne, poza tym nie dotyczą wszystkich miejsc, często mówią o takich najbardziej turystycznych miejscach, a jeżeli chce się gdzieś zagłębić się gdzieś dalej, chce się znaleźć informacje, jak tam dojechać, czym tam dojechać, czy tam jest bezpiecznie, jak tam można przenocować, jakie formy aktywności można tam realizować, no to właśnie wtedy najlepiej zapytać się z podróżników, którzy tam byli, podróżników, którzy mają podobne podejście i spojrzenie na świat jak my. No i wtedy właśnie najlepszym źródłem są blogi podróżnicze. A takie przewodniki to się bardzo szybko dezaktualizują. Dokładnie. Są coraz szybciej już nieaktualne. Jeżeli coś było wydane kilka lat temu, to nie musi być tak jak teraz. Przecież warto wspomnieć, że 30 lat temu w Chinach to nie było tak dużo samochodów. Jeździło się na rowerach. 30 lat temu miasto, w którym mieszkam, które ma kilkanaście milionów, Shenzhen, było wioską rybacką. O, to w ogóle to już kompletny rozwój przez te 30 lat. Chiny się bardzo szybko rozwijają. Tak jak już zapowiadałem na Facebooku, będziemy dzisiaj rozmawiać w większości tematów, w większości czasu, podczas którego będę rozmawiał z tobą. Będziemy poruszać tematy związane z Chinami, ale też część chciałbym
tematów poświęcić twojemu życiu. No to co, zaczynamy. Przed nami Placebo i Too Many Friends, a za chwileczkę my wracamy. Wróćcie się do nas i będziecie mogli porozmawiać z panią Olą na żywo. A oprócz tego jeszcze wersja dla tych, którzy wolą napisać do nas, to jest gadu-gadu 24 26 33 53. Może jeszcze raz powtórzę numer 24 26 33 53. Tyle tych numerów, że aż można się pomylić, ale najprostsza opcja do skomunikowania się z nami to będzie moim zdaniem nasz fanpage facebookowy. Możecie tam wysłać nam wiadomość, napisać pytanie w komentarzu. No i chyba na Facebooku jeszcze pojawiło zdjęcie. Pani Olu, udało tak, się zamieścić? Tak, na profilu pojechana. Toż można zobaczyć w internecie pani Oli zdjęcie w studiu. Tymczasem ja wracam do rozmowy. Już wiesz, jaki będzie nosiła tytuł twoja powieść? Wymyśliłaś już konkretny tak, tytuł? Tak, tak. To znaczy, nie powieść, to reportaż, tak? Taki tak, luźny tak. reportaż. Znaczy reportaż, tak. Lao Wai w Wielkim Mieście, zapiski z Chin. Lao Wai to jest, w ten sposób Chińczycy nazywają ludzi z zewnątrz, czyli białych przybyszów. A biali podobno śmierdzą według Chińczyków. Ja się z tym nigdy nie spotkałam, ale fakt jest, że Azjaci, w ogóle wszyscy Azjaci mniej się pocą. No myślę, że to już kwestia higieny osobistej białych. A co, nie myjemy się w Chinach? Jeżeli tam pojedziemy, to zapominamy o prysznicu, o tym, żeby się umyć? Tak nie, no jest? Ja się absolutnie z niczym takim nie spotkałam. Natomiast... Nie powiedziałabym, żeby Chińczycy tak uważali. Nie spotkałam się z tym absolutnie. Jest trochę takich legend, takich różnych opowieści, które są przekazywane przez białych, którzy podróżują, z którymi ja kompletnie się nie zgadzam i właśnie tak jak to, że na przykład ostatnio się spotkałam z tym, że zapytano mnie, czy to prawda, że Chińczycy... To, że się uśmiechają, to nie wynika tak z głębi ich serca, tylko że to jest tylko maska taka. No ja na przykład się kompletnie z tym nie zgadzam. Uważam, że Chińczycy po prostu są pogodni. Naprawdę pogodni, chociaż tacy surowi. Rodzice to dbają o swoje dzieci, chcą, żeby wszystko było podciągnięte na maksa, na ostatni guzik zapięte. Jeżeli się dzieci uczą, to żeby były mądre, potrafiły tyle różnych rzeczy robić, bo mają przecież tylko jedno dziecko. Są ograniczenia w Chinach dotyczące rodzenia dzieci. Tak, jest polityka jednego dziecka, która co prawda jest już troszeczkę rozluźniana i inaczej wygląda sytuacja w różnych prowincjach, inaczej wygląda też sytuacja w dużych miastach i na wsiach. Na wsiach można mieć dwójkę dzieci. Można też mieć dwójkę dzieci w przypadku, jeżeli nasi rodzice byli jedynakami, to wtedy my możemy mieć dwójkę. No i również bogaci Chińczycy mogą mieć dwójkę dzieci lub więcej, dlatego że to ograniczenie polega na tym, na karach finansowych i na tym, że drugie dziecko nie dostaje, nie ma praw do bezpłatnej opieki lekarskiej, do bezpłatnej edukacji, więc jeżeli kogoś jest stać na to, żeby samemu zapewnić to wszystko, no to oczywiście może mieć wtedy dzieci tyle, ile ma ochotę. Ile pragnie, ale nawet jeżeli się zapłaci, to i tak to jest taka kara, że dziecko nie ma żadnych praw, nie może mieć dostępu do służby zdrowia, nawet jeżeli się zapłaci. Trudno w to uwierzyć. To znaczy, nie no, ma dostęp do płatnej służby zdrowia i do płatnego szkolnictwa. Po prostu wtedy przez całe życie wszystko, cała ta opieka socjalna, która przysługuje pierwszemu dziecku, nie przysługuje drugiemu i wtedy tak wszystko trzeba płacić po prostu. Wszystko tak naprawdę bardzo przeciwko dzieciom jest skierowane. Jedno dziecko można mieć, a w Chinach jest przecież bardzo dużo ludzi i więcej chłopców niż dziewczyn. Tak, wynika to... jest różnica, nie pamiętam niestety, jak to się kształtuje w liczbach. Słaba jestem z cyferek. Natomiast rzeczywiście jest dużo więcej mężczyzn w tym momencie niż kobiet. Wynika to po pierwsze z polityki jednego dziecka, ale w ogóle ma to dosyć dużo starsze korzenie, dlatego że wynika to z konfucjanizmu i z tego faktu, że to mężczyzna przyjmuje opiekę nad swoimi rodzicami. W Chinach opieka socjalna dotycząca starszych ludzi jest na dosyć słabym poziomie. Nie wszyscy obywatele mają emeryturę. Emerytury mają tylko pracownicy administracji rządowej, urzędnicy. Natomiast przeciętny Chińczyk nie ma emerytury lub ma ją bardzo, bardzo niską. Na tyle niską, że absolutnie, to nie tak jak w Polsce narzekamy, że są niskie emerytury. Nie, tam są to, te emerytury są na takim poziomie, że absolutnie nie pozwalają na przeżycie. I to mężczyzna, syn, bierze swoich rodziców do siebie do domu i zapewnia im godną starość. Natomiast córka to jest takim
inwestycją bezzwrotną, dlatego że córka, inwestujemy tak, karmimy ją, posyłamy do szkoły, wydajemy na nią pieniądze, ona wychodzi za mąż i odchodzi do domu swojego męża, żeby służyć rodzicom jego męża, czyli teściom. I pyta swojego męża o stan konta. O, tak, bo to właśnie się teraz bardzo się pozmieniało. Ten taki, nazwijmy to patriarchalizm, taki już urośnięty do granic absurdu, ukręcił sobie bat sam na siebie, dlatego że w momencie, kiedy zrobiły się tak ogromne dysproporcje między populacją żeńską i męską, gdyż żeńskie ciąże były, w momencie, kiedy weszła polityka jednego dziecka, były masowo usuwane i rodzili się sami chłopcy. Z racji tego, że nie każdy mężczyzna ma szansę na znalezienie żony, a w Chinach synonimem szczęścia jest bogactwo i to kwestie finansowe są najważniejsze, teraz w dużych miastach, żeby mężczyzna znalazł sobie żonę, musi wnieść do małżeństwa mieszkanie. Tymczasem po boomie budowlanym, różnych spekulacjach na chińskim rynku i tak dalej, mieszkania osiągają teraz niebotyczne ceny, mieszkania w miastach. Idzie to naprawdę w miliony juanów. I teraz tacy dobrzy rodzice, jakby obowiązkiem rodzica jest zapewnić swoim dzieciom małżeństwo. Bo to w ogóle jest straszny wstyd dla rodziny. 30-letnia stara panna lub stary kawaler to jest w ogóle hańba dla całego rodu. No i rodzice muszą zapewnić ten posag. No i jako, że Chińczycy są przede wszystkim pragmatykami, to teraz rozumieją, że no tak, no będę miał syna, no to będę musiał zarobić na to mieszkanie za te kilka milionów juanów. No to lepiej mieć córkę, tak? No bo córka taniej kosztuje, córka dostanie mieszkanie w małżeństwie, a że teraz już też jakby poziom życia wzrasta coraz bardziej, no to już ci rodzice nie martwią się tak bardzo o swój byt, dlatego że coraz częściej już jest tak, że małżeństwo utrzymuje obydwoje rodziców na starość. To już jest coraz częściej tak się zdarza, że mogą sobie na to pozwolić. Tak, wracając do tego, jak było w dzieciństwie Chińczyków, kiedy 100 lat temu jeszcze dziewczynki się rodziły, to kiedy miały 2, 3, może 5 lat, zawiązywano im stopy, tak. Zawiązywano im bandażami. Tak, krępowanie stóp. Ja nie wiem, czy 100 lat temu, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście jeszcze, no... Zostało to zlikwidowane, kiedy już nastała władza komunistyczna, już się wtedy to pozmieniało. Tak, było krępowanie stóp, kiedy, zresztą no nie tylko w Chinach, również w kulturze japońskiej krępowanie stóp było kultywowane. Tylko w wyższych sferach, tak, więc to była taka oznaka statusu społecznego, dlatego że te stopy były składane na kształt kwiatu lilii, tak się na to mówiło. Ja niestety, ja widziałam zdjęcia takich krępowanych stóp, nie odnalazłam tego kształtu. Wygląda to drastycznie, bowiem stopa jest zginana w pół, coraz bardziej łamana i związana bandażami. W momencie, kiedy chodzi się na takich stopach, jakby te kości się coraz bardziej łamią i one tak już jakby na stałe zastygają. I te małe stópki, liliowe stópki, uniemożliwiały na przykład pracę fizyczną, tak, pracę w polu, dlatego to tylko wyższe sfery właśnie w ten sposób miały krępowane stopy i tylko kobiety z krępowanymi stopami miały szansę na małżeństwo właśnie z mężczyzną z wyższych sfer. Ale to jest straszne, bo taki niebotyczny ból, to jak można wytrzymać? Podawano dziewczynom jakieś lekarstwa, dziewczynkom, żeby absolutnie znosiły nie. To? Natomiast kobiety generalnie w wielu kulturach są poddawane różnym praktykom, w którym cierpienie fizyczne jest dosyć duże. Cieszmy się, że zostało to już zakazane i że już się tego nie praktykuje. I cieszmy się z tego, że mieszkamy w kraju, gdzie aż takich praktyk się nie stosuje. Strasznych. No już w Chinach też już. W Chinach też, tak. Chinki chyba są coraz bardziej uśmiechnięte. Co pani na ten temat powie? No Chinki są w ogóle coraz bardziej też wyzwolone i coraz bardziej jakby coraz częściej jakby wyrywają się tym i władze rodziców i w ogóle coraz chętniej decydują same o sobie. Spotykam się już z takimi Chinkami, które na przykład mówią mi, że jeżeli wyjdą za mąż, to tylko z miłości, że już w tym momencie już to, że rodzice będą czuli, że to hańba, albo kwestie finansowe już nie wchodzą w grę. Na szczęście już tutaj też to coraz częściej się spotyka. Czyli to już się tak powolutku porzuca tą tradycję na korzyść, czy na niekorzyść, że to może zostać zatracone kompletnie? Właśnie no z tradycjami tutaj jakby ja bym powiedziała, że w większości jednak na niekorzyść, dlatego że oni się, Chińczycy,
Chińczycy teraz mają takie parcie na nowoczesność i na jest taki program cywilizowania, to jest rządowy program cywilizowania, który niestety zakłada odcinanie się od tradycji, bo w tej tradycji, o ile owszem, no tak krępowanie stóp, czy silna władza rodzicielska i nastawienie na przykład tylko na to szczęście wynikające tylko i wyłącznie z bogactwa, ale w tej kulturze jest mnóstwo wspaniałych rzeczy, to jest najstarsza światowa kultura, która no, troszeczkę szkoda, że oni tak chętnie się jej wyrzekają i w tym momencie jest tak, że większość społeczeństwa właśnie dąży do tej nowoczesności i oni nie mają problemu z tym, że na przykład zburzmy świątynię, która ma 2000 lat i postawmy w tym miejscu taki sam jak inne szklany wieżowiec bez duszy. Tak? Kompletnie nie czują sentymentów po prostu. Nie. Jakby niestety rządy Mao i lata komunizmu, rewolucja kulturalna no, zrobiły swoją robotę i zabiły trochę tego chińskiego ducha i jest to jakby teraz dzisiejsze pokolenia były wychowywane już w tak silnie zindoktrynowanym klimacie, że oni rzeczywiście już coraz rzadziej czerpią ze swojej wielotysięcznej kultury. A są szanse, żeby się zmieniła mentalność Chińczyków, żeby to powróciło do tego, co było może tak jak powinno to być, czyli że powinniśmy się troszczyć o te zabytki? Nie jestem aż tak mądra, żeby taką obserwację socjologiczną tutaj, żeby zauważyć taki proces. No to jest proces wielopokoleniowy. Myślę, że będzie ciężko, chociażby ze względu na to, że w Chinach jest duża cenzura, tak? I jednak do przeciętnego Chińczyka docierają tylko te informacje, które rząd chce, żeby dotarły, bo oni mają cenzurowaną, nie mają wolnej prasy, nie mają wolności słowa. Cenzurowany jest też internet, tak? To źródło wiedzy, które no, dla nas tutaj w Europie, to jest oczywiste, że każdą informację możemy zdobyć i internet dla nas jest głównym źródłem poszukiwania informacji. W Chinach jest inaczej. W Chinach ten internet, oni nie zostali tego nauczeni, że to jest źródło informacji. W Chinach internet służy do robienia zakupów w sklepach internetowych, do grania w gry, do oglądania seriali. Natomiast źródłem informacji w dalszym ciągu są najbliżsi, sąsiedzi i prasa. My wracamy tuż po skrócie raportu z Bemowej Warszawy i po magazynie Drogowskaz Kierunkowskaz. Przypominam, że w studiu Radia Bemowa FM jest Ola Świstow, o której się mówi Pojechana. Blog Oli znajdziecie na stronie www.pojechana.pl. Tam też zapraszamy, tam też pojawiło się zdjęcie ze studia. Muzografia to audycja... Radio Bemowa FM z tej strony, już 20 minut do godziny 12 przed mikrofonem Patryk Świerlikowski. Ja jeszcze tylko przypomnę formy kontaktu, które przewidzieliśmy na naszą dzisiejszą audycję, na nasze dzisiejsze spotkanie. Możecie do nas zatelefonować 22 532 0434. Jeżeli chcecie napisać, to proszę bardzo, zróbcie to na gadu 24 26 33 53, a poza tym Facebook również jest bardzo mile widziany. Jeszcze tak w naszej części spotkania proponuję wrócić do chłopców. Ich pozycja jest uprzywilejowana, w społeczeństwie to już wiemy, ale czy im się tak na początku dzieciństwa dobrze żyje, czy nie? Można tak powiedzieć, że mają dobre warunki? Lepsze niż dziewczynki? To się też wszystko zmienia i teraz... To wszystko zależy od tego, czy tak naprawdę, czy dziewczynka, po pierwsze, od wykształcenia rodziców, bo ci bardziej wykształceni, lepiej sytuowani rodzice dbają tak samo o swoją córkę i o swojego syna. To już jest tak samo jak w Europie. Natomiast na wsiach w dalszym ciągu jednak ten chłopczyk jest uprzywilejowany i dziewczynki w Chinach na wsiach właśnie mówi się robaki w zbożu, czyli taki pasożyt, czyli ktoś, z kogo właśnie inwestujemy, a z którego nie będziemy mieli później na starość żadnych korzyści. Kobieta nie jest po prostu traktowana tak jako źródło życia, życiodajna istota, która mężczyzna jest traktowany jako przedłużenie rodu przede wszystkim i głowa rodziny. No i kobiety w Chinach, tam jeszcze
o ile równouprawnienie dotarło w ten sposób, że kobiety tak samo jak mężczyźni pracują na przykład w fabrykach przy taśmach i często wykonują ciężkie prace fizyczne, tak jednak w Chinach jest w dalszym ciągu taki mocno tradycyjny model rodziny, gdzie to mężczyzna jest głową rodziny, gdzie to mężczyzna decyduje. I kobiety często chętnie w Chinach chowają się za tego mężczyzna. Tam nie ma jeszcze takiej emancypacji i dużo jakby za koleżanki uważają, że dziewczyna odniosła sukces nie wtedy, kiedy robi karierę zawodową, tylko wtedy, kiedy ma męża, który dużo zarabia i kiedy ona nie musi pracować, ma opiekunkę do dziecka, ma kogoś do sprzątania w domu i nie musi nic jakby robić, tak, a ma dużo pieniędzy, to wtedy to jest uznawane za sukces. Jakoś samorealizacja jednak w dalszym ciągu jest na dalszym planie. To się oczywiście powolutku zmienia, ale myślę, że potrzeba jeszcze kolejnych pokoleń, kilku, żeby to się naprawdę zmieniło. Gdyby miała pani spojrzeć na mężczyzn z perspektywy Chin, przez pryzmat tego kraju, to co by pani powiedziała o płci przeciwnej w stosunku do pani, o mężczyznach? Nie są w moim typie. Nie są w pani typie? A pani poza bardziej... Poza tym chińskie maniery są... No, dla Europejczyka, niezależnie czy dla kobiety, czy dla mężczyzny, bo kobiety też w ten sam sposób, jak chińscy mężczyźni się zachowują, no, są trudne do zdzierżenia. Wiele osób, które przyjeżdża do Chin, mówi o kompletnym braku kultury. To nie do końca jest tak, bo potrzeba troszeczkę zrozumienia tej kultury, żeby i wtedy inaczej się patrzy na te zachowania. Mówię tu o takich zachowaniach, jak na przykład plucie na ulicy. Podczas obiadu to się często zdarza. Podczas obiadu to w ogóle się beka i mlaska, tak? Poza tym właśnie pluje się, oni tak odchrząkują często i plują sobie pod nogi. No i no umówmy się, dla Europejczyka nie jest to zbyt przyjemny widok i nawet pięknie w ogóle ubrana dziewczyna, w ogóle szpileczki, paznokcie pomalowane i ona też właśnie tak odcharchuje sobie na ulicy i spluwa pod nogi czy do śmietnika. Natomiast nie wynika to absolutnie z braku kultury, co jest zarzucane Chińczykom. Ma to swoje korzenie w ich wierzeniach, dlatego że jakby Chińczycy wierzą po pierwsze, że nie powinno się zatrzymywać nic, co chce się wydostać z organizmu, że to jest niezdrowe. No i pewnie mają rację. Toalety mają ciekawe. Toż natomiast skończę tylko wątek z czego to wynika. Oni uwierzą, że kiedy wypluwają, że plując pozbywają się złych duchów z organizmu, więc to nie jest absolutnie brak kultury, tylko kwestia właśnie wierzeń. Natomiast bekanie i mlaskanie przy stole oznacza pochwałę dla kucharza, pochwałę dla gospodarza, dlatego że jest to wyraz uznania dla posiłku. Jeżeli nam smakuje w Chinach, to wtedy właśnie mlaskamy, siorbiemy, bekamy, to oznacza, że nam smakuje. Tak, czemu tego nie odradzać przecież? Tak, dobrze, przyjęło się, tak. Niby jeżeli możemy w ten sposób radość, czy też dobre uczucia okazać gospodarzowi, to czemu by tego nie robić? Tylko że akurat znalazłem nazwę takiej choroby, na którą chyba ja choruję. Mizofania, czyli to jest nadwrażliwość na dźwięki wydawane podczas jedzenia. Chyba ja to mam. Myślę, że dużo Europejczyków to ma i rzeczywiście ucztowanie z Chińczykami no, wymaga trochę takiego spuszczenia z naszego europejskiego tonu i spojrzenia troszeczkę inaczej, bo nie jest to zbyt przyjemne, ale tak jak powtarzam po raz kolejny, nie wynika to absolutnie z braku kultury, tylko z inności, odmienności tej kultury. A można to przeżyć jakoś w ogóle, czy nie? No, nie jest to też jakaś tragedia, tak? Oczywiście, że tak. No, jakby człowiek jest tak zorganizowany, że jest się w stanie do wielu rzeczy przyzwyczaić i o ile w Chinach jest wiele takich sytuacji, kwestii takich kulturowych, które dla nas Europejczyków są bardzo trudne do zniesienia. Natomiast w Polsce też jest wiele kwestii kulturowych, które są trudne do zniesienia. I jakby każda kultura ma swoje plusy i minusy, tak? I kto, czy nam się gdzieś dobrze żyje, to zależy to po pierwsze od tego, jakie mamy możliwości jakby przystosowywania się, jak bardzo jesteśmy elastyczni, a poza tym od naszych własnych jakby poglądów, od naszych własnych uwarunkowań. W Chinach, na przykład w kulturze chińskiej, coś, co mnie strasznie rozczula i co bardzo u nich lubię i żałuję, że my tego w sobie nie mamy, to jest to, że oni są dosyć swobodni w takich kwestiach, no,
oni są trochę tak jak dzieci. Jak dzieci, którym nikt jeszcze nie powiedział, że czegoś nie wypada, że czegoś nie wolno, że to wstyd coś robić, że coś jest niemile widziane i tak dalej, i tak dalej. I oni na przykład nie mają problemu z tym, żeby na przykład sobie śpiewać na ulicy. Jak oni mają dobry humor i mają sobie ochotę śpiewać, to jest zupełnie naturalne, że starszy mężczyzna idzie sobie po ulicy i sobie śpiewa, albo śpiewa sobie w autobusie. No w Polsce, gdyby ktoś sobie śpiewał na ulicy, no to by wszyscy myśleli, że jakiś wariat, tak? Albo że pijany. U nas śpiewa się pod prysznicem, albo ewentualnie na weselu. Tak. Albo do mikrofonu. Natomiast ludzie raczej nie śpiewają, tak, ludzie się wstydzą. W Chinach nie ma czegoś takiego. W Chinach... Karaoke jest przecież. Oj, karaoke jest tak, karaoke jest strasznie popularne. To jest właśnie w ogóle jeden z głównych sposobów, w jaki w Chinach spędza się, młodzi ludzie spędzają weekendowe wieczory. Ja nie przepadam za karaoke. No, u mnie jednak ten wstyd właśnie taki wynikający z socjalizacji w naszej kulturze jest tak głęboko zakorzeniony, że ja publicznie nie śpiewam. I Chińczykom trudno jest to zrozumieć, bo jesteśmy często zapraszani przez naszych chińskich znajomych właśnie do klubów karaoke. No i my zawsze się wykręcamy, no i mówimy, że no nie bardzo, no, że my nie lubimy tego. I zawsze jest takie zdziwienie, ale jak to co wy robicie w weekendowe wieczory? Dla nich jest to niesamowite, że ktoś może nie lubić karaoke. Tak się zastanawiam, chyba jest w tym jakiś cel, w tym karaoke. Coś to ma na celu, czy nie? To jest jakaś tradycja? Myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że oni właśnie tego swobodnej jakby radości, też tego, żeby oni wszystko... wszystko robią wspólnie, tak? W Chinach na przykład bardzo popularne jest to, że ludzie tańczą, ćwiczą, na przykład tai chi, albo taniec z wachlarzami, albo w ogóle gimnastykę na dworzu wspólnie, tak? Czyli rano, przed pracą, w parkach, na różnych skwerach zbierają się właśnie Chińczycy, i żeby wspólnie ćwiczyć, to samo jest wieczorem. I oni dużo rzeczy właśnie robią wspólnie. Poza tym oni chyba po prostu lubią śpiewać, no. I nikt im właśnie nie powiedział tego, że o nie, masz słaby głos, o nie, wypada, kto się będzie z ciebie śmiał. U nich tego właśnie nie ma. I uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. Gorzej z ruchem jest u Chińczyków. Studenci nie chcą tak specjalnie chodzić na lekcje WF-u, nawet mają przymusowe poranne ćwiczenia specjalne, właśnie, zaliczenia. To jest właśnie kwestia tego odgradzania się od tradycji, bo wiem, właśnie w tradycji chińskiej zawsze było tak, że tego właśnie ruchu było bardzo dużo i seniorzy chińscy w dalszym ciągu właśnie ćwiczą w parkach, w ogóle jakby bardzo dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, właśnie grają też, idą do parków grać na jakichś instrumentach, śpiewać. Natomiast młode pokolenie, to pokolenie, pierwsze pokolenie takie wychowane w dobrobycie, znaczy oczywiście nie wszędzie, tak, ale pierwsze pokolenie, gdzie w ogóle pojawił się w Chinach dobrobyt, to jest pokolenie lat 80., czyli moje pokolenie. Pokolenie, które jest teraz bardzo nastawione na konsumpcjonizm, i to są ludzie, których właśnie, no, nie za bardzo ich interesuje wspólne tańczenie z wachlarzami na ulicach, oni wolą iść na zakupy. A obiadanie się jest popularne? Znaczy w ogóle... To prawda, że w chińskiej kulturze jedzenie jest bardzo ważnym elementem i je się wspólnie. W chińskiej restauracji na przykład nie ma takich dań, że zamawiamy sobie, tak jak w Polsce, tak, idziemy do restauracji, każdy dostaje kartę, każdy sobie zamawia coś i je. Tam nie, tam kartę dostaje tylko gospodarz, czy osoba, która zaprosiła, która jest gospodarzem spotkania, dostaje kartę i zamawia dużo dań dla wszystkich. To są takie duże porcje wieloosobowe, czyli na przykład trzeba zamówić, żeby zjeść jeden posiłek, to trzeba zamówić oddzielnie jakieś tam smażone mięso, oddzielnie jakieś jedno smażone warzywo, drugie smażone warzywo i ryż. I są takie duże, okrągłe stoły. Często na środku jest obrotowy blat, jeszcze drugi. I wszystkie dania są wspólne. Ten blat można sobie obracać, żeby sobie troszeczkę nałożyć. I wszystko, to jest taka biesiada. Tam się nie je samodzielnie, tak? Tylko że nikt sobie sam nie zamawia. A co jest bardzo ważne, że na takim spotkaniu niegrzecznie jest dojeść wszystko do końca ze stołu, dlatego że to by znaczyło, że zarzucamy gospodarzowi skąpstwo, że zamówił za mało. No to co, po obiedzie albo po kolacji idziemy spać, idziemy się zrelaksować i później się budzimy. O której godzinie najlepiej to zrobić, żeby Chińczycy nie mówili,
jesteś jakiś dziwny. No szczerze mówiąc, byłam zaskoczona, dlatego że tak dużo się mówi w ogóle w Europie o tym, jak Chińczycy dużo pracują, jak ciężko. No i rzeczywiście tak jest, że w wielu zawodach oni często pracują 7 dni w tygodniu, a 6 dni w tygodniu to już jest absolutnie norma. Bardzo, bardzo rzadko jest tak, żeby mieli cały weekend wolny. Natomiast ja się spodziewałam właśnie tego, że będą, że o 5 rano to już w ogóle na ulicach będzie pełno ludzi. Być może jest tak, że w fabrykach, w takich zakładach pracy, gdzie ludzie naprawdę pracują bardzo ciężko i bardzo dużo, pewnie oni wstają bladym świtem i pewnie jest praca na kilka zmian. Natomiast ja jako biała takich ludzi nie widzę, dlatego że oni mieszkają przeważnie przy fabrycznych miasteczkach. Te miasta są na obrzeżach miast. Natomiast tacy pracownicy biurowi czy pracownicy sklepów i tak dalej, oni nie wstają wcale dużo wcześniej niż my, bo o godzinie zdarzyło mi się kilka razy przejeżdżać przez Shenzhen w godzinach bardzo wcześnie porannych, bo na przykład jechałam na samolot albo na pociąg i o tej godzinie 7 rano w metrze było pusto, więc... Pusto i przyjemnie, że aż można się położyć. Tak, taka odmiana. Tak, niektóre autobusy to mają takie łóżka, gdzie można odetchnąć i spać podczas podróży. Ale ja bym się troszkę bał, gdy przeczytałem o chińskich kierowcach autobusów. Już pomijam fakt, że oni czasami się spóźniają nawet i kilka godzin potrafią później przyjechać. Czas aż takiej roli nie odgrywa, więc przy planowaniu to należy wziąć pod uwagę. I też przerwy są w różnych momentach. Kiedy kierowca się zmęczy, jeżeli jest jakiś trudny przejazd, to też czasami jest przerwa. Głodny. Kiedy jest głodny, to też. Tak, kierowca generalnie rozkłady jazdy autobusów są takie mocno tak orientacyjne i nawet przy zakupie biletów autobusowych często jest tak, że sprzedawczyni uprzedza, że okej, przejazd 8 godzin, ale estymowany 8 godzin, tak? A ile zależy, to zależy od kierowcy, bo kierowca właśnie może się zmęczyć, kierowca może chcieć właśnie przerwę, żeby odetchnąć, kierowca może chcieć zjeść, a może też chcieć załatwić po drodze jakiś interes, co nam się zdarzyło, że autobus dalekobieżny zjechał z trasy do jakiejś wioski i odbywał się handel z tego autobusu. Także tak. W ogóle cała Azja jest specyficzna, jeżeli chodzi o czas. Oni tak bardzo się do tego nie przywiązują. Choć muszę przyznać, że w Chinach i tak wyjątkowo jest inaczej, dlatego że na przykład w biznesowych kwestiach Chińczycy są bardzo punktualni i wymagają tej punktualności. I czasami nawet mam wrażenie, że oni bardziej wymagają od nas, białych, niż od siebie nawzajem, dlatego że kiedy oni się spóźnią, to jest to, wszystko jest okej. Okay. Natomiast no, mi się zdarza spóźniać. Niestety nie należy do bardzo punktualnych osób. Poza tym jeszcze jeszcze w dalszym ciągu trudno mi się przyzwyczaić do tych dużych odległości i do tego, że tego czasu naprawdę, żeby gdzieś dotrzeć, potrzeba bardzo dużo. Nasze miasto jest, Shenzhen jest tak ogromne, że czasami jadę na przykład 80 kilometrów przez miasto, po prostu nie przesiadając się metrem. A czasami też taksówką pani pewnie jeździ, tak? No taksówki są dosyć popularne, dlatego taksówki są popularne, bo są stosunkowo tanie jak na te odległości, które są pokonywane. Natomiast no, z samochodem nie możemy jeszcze jeździć, bo w Chinach nie jest honorowane europejskie ani międzynarodowe prawo jazdy. Trzeba zdać teoretyczny egzamin. Przygotowujemy się do niego. Mamy tutaj, jest bardzo dużo śmiechu podczas tych przygotowań, dlatego że egzamin teoretyczny można zdawać po angielsku, natomiast ten angielski to jest angielski z translatora. Już się boję. To w ogóle bardzo często się zdarza, że nawet w różnych oficjalnych pismach, na znakach informacyjnych, bardzo często jest tak, że występuje Chinglish, tak? Czyli taka swoista hybryda w ogóle słów angielskich i chińskiej konstrukcji zdań. Często totalnie niezrozumiała. No a natomiast jeżeli chodzi o ten egzamin na prawo jazdy, to jest 1300 pytań, których trzeba się nauczyć, na egzaminie 100. Właśnie po pierwsze to tłumaczenie, po drugie zawód kierowcy taksówkarza jest dosyć dobrze płatnym, jak na chińskie warunki, i łatwym do zdobycia zawodu, bo tam chyba licencje, chyba się nie zdaje żadnego egzaminu, tylko po prostu się kupuje, czy jakoś tak. I bardzo dużo osób z prowincji, które przyjeżdżają, które tylko mają prawo jazdy, stają się tymi taksówkarzami.
i ze względu, tak myślę, że ze względu na nich, ten egzamin jest taki bardzo szczegółowy i te pytania są takie, że łącznie z tym, że jest 5 pytań dotyczących tego, co oznacza czerwone światło, czy na pewno, że nie można jechać, ale są też takie pytania, których naprawdę trzeba się nauczyć na pamięć, bo wszystkie odpowiedzi są tak absurdalne, że trudno na logikę skojarzyć, jak na przykład moje ulubione pytanie to było, dotyczyło tego, że jeżeli jedziemy samochodem, no i przed nami jest kałuża, no to co robimy? No i tam były różne możliwości, że na przykład rozpędzamy się i przepływamy przez tą kałużę, przejeżdżamy przez tą kałużę, przejeżdżamy powoli, ale najlepszą odpowiedzią było, zaczepiamy jakiegoś przechodnia i prosimy go, żeby przeszedł przez kałużę i sprawdził jej głębokość. Przepraszam, ale trudno się nie śmiać w takiej sytuacji. To już tak na koniec, bo się zbliżamy do końca naszego spotkania. Jaki kolor skarpetek uwielbiają nosić Chińczycy? Mają jakieś takie określone? Nie mają, ale za to zauważyłam, że bardzo często mężczyźni noszą damskie takie rajstopkowe skarpetki do pantofli. Aż tak? Ale białego koloru chyba nie mają, bo biały kolor co innego oznacza w kulturze Dalekiego Wschodu. Biały jest oznaką żałoby. Natomiast czerwony jest oznaką szczęścia i bogactwa i suknie ślubne na przykład są w kolorze tradycyjne, bo niestety też Chińczycy już teraz podążają za Zachodem i coraz częściej to są białe, więc widać, jaki tu jest w ogóle absurd, tak? Dlatego, że no, biały kolor żałoby, a nowoczesne panny młode zakładają białe suknie ślubne, natomiast tradycyjnie jest to czerwony. Tradycyjnie jest czerwony jako kolor szczęścia. Tak, kolor szczęścia, który, no, tak jak mówiłam, synonimem szczęścia jest bogactwo. Więc ten czerwony to są właśnie szczęście, pieniądze, to jest dla Chińczyków szczęście. Co mają w sobie Chińczycy z korporacji? Bo pani pracowała przez kilka lat w korporacji, to jeżeli mielibyśmy porównać Chińczyków do korporacji, to jakie jest podobieństwo między tym a tym? Wymagają od siebie? Wymagają od kogoś, a od siebie nic? Znaczy, powiedziałabym tak, że Chińczycy pracują na tyle dużo, że ta ich praca przestaje być wydajna. Dlatego, że no, jeżeli ktoś jest w pracy 7 dni w tygodniu i ma kilka dni urlopu w roku, to trudno od niego wymagać, żeby był wydajny cały czas, prawda? I no to bym mogła znaleźć podobieństwo wśród takich trybików korporacji, które gdzieś tam są w głębi i już nikt ich nie rozlicza, nikt nie zwraca uwagi na tą pracę, po prostu są, bo są. I tak w Chinach trochę to wygląda, że oni przychodzą do tej pracy, ale często, no bo jak spędzają całe życie w pracy, no to oni muszą wszystkie swoje prywatne sprawy tam załatwić, tak? Tak, i swoje interesy jeszcze przespać się, tak, załatwić, właśnie na boku gdzieś tam załatwić jakiś interes, a Chińczycy do interesów mają głowę, oni wiedzą, jak robić pieniądze. Jeżeli chodzi o robienie interesu przez Chińczyków, często pani spotyka się z Chińczykami, którzy zarabiają fortunę, niewiarygodne kwoty? To znaczy, w naszym mieście rzeczywiście jest dużo, dużo więcej niż gdzie indziej jest bardzo, bardzo bogatych ludzi. No w ogóle w Chinach są bardzo duże te podziały między bogatymi i biednymi, dlatego że 45% społeczeństwa żyje za mniej niż $2 dziennie, natomiast jest też duży odsetek milionerów i miliarderów. Jak oni robią te fortuny? No nie wiem, gdybym wiedziała, też bym zrobiła. I tutaj chyba zostawmy taką nić tajemnicy. Niech to będzie tak trochę niedopowiedziane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zapraszam jeszcze raz na mojego bloga www.pojechana.pl i na fanpage'a facebookowego Pojechana. Jeżeli chcecie przeczytać teksty pani Oli, to również warto wejść z tego względu na pojechana.pl, bo w archiwum tam można zobaczyć, można tam przeczytać teksty pani Oli i się dużo dowiedzieć z nich spraw związanych z Chinami i wszystkimi różnymi ciekawostkami. I w ogóle z podróżowaniem po Azji. A to też jest bardzo ciekawy temat, ale już chyba nie zdążymy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.